Dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj mamy kolejną panią, która jest na turnusie i przechodzi post według dr Dąbrowskiej, czyli post warzywno-owocowy. Chcielibyśmy zapytać dzisiaj panią Kamilę, jak ona to znosi i ile pani Kamila ma lat. Dzień dobry. Dzień dobry. No lat mam dużo, bo skończyłam 1 marca bieżącego roku 90. O, no proszę, to brawo! To brawo! No, a przyjechałam po prostu, bo trochę za dużo ważę i chcę zgubić. Czyli nie jest pani chora? Na nie. Nic? No nie, no wiadomo, w tym wieku różne są dolegliwości. Różne są dolegliwości, tak. Tak, ale na tyle, że mogę jeszcze tutaj. Czyli chce się pani lepiej poczuć? Tak. Sama ze sobą, żeby schudnąć, tak. Żeby się lepiej poruszać, tak? Tak, tak, tak. Super, a jak pani znosi tą wieczę? Bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolona, bo zawsze lubiłam owoce i warzywa. I lubię. A, no to super. I smakują pani. Bardzo. I tutaj dobrze dobierają, tutaj w Tusinku. Tak, bardzo mi to odpowiada. Tak? Tak. Jak obsługa? Bardzo miła. Bardzo jestem zachwycona w ogóle tutaj, bo bardzo grzeczni wszyscy, mili są. Tak, oj tak, atmosfera jest taka rodzinna, prawda? Szef jest w ogóle bardzo taki... No szef jest niezastąpiony. Tak, żartobliwy. Tak, tak, tak. Wszędzie jest. Tak, wszędzie go pełno, wszędzie nas rozbawia, uśmiechy zawsze mamy na ustach. Tak, tak, tak. Tak, dokładnie. Jest bardzo, bardzo i wszyscy pracownicy są bardzo, przemili są. A jak pani sobie radzi z ćwiczeniami na tym poście? Bo są zajęcia tutaj, tak? Tak, więc biorę udział we wszystkich ćwiczeniach, z tym, że na sali to ja się nie kładę na macie. Aha. Dlatego, że mam trochę kłopoty, bo przeszłam zakrzepowe zapalenie żył w jednej i w drugiej nodze po kilka razy i właśnie trochę mam kłopoty. Ale tak, wszystkie wykonuję możliwe ćwiczenia, stojąc tam pod ścianą, obserwuję, słucham. I to, co panie robią na leżąco, to ja... No ja widziałam się, że pani była na długim spacerze. Tak, godzinę czasu byłam z córką, aż na końcu wsi, tam, niesamowite. Gdzie jest kościół, właśnie tam poszłyśmy. I godzinę czasu nam to zajęło. I w kościółku też byłyście? Zamknięty byłyśmy, ale zamknięty jest. No i z kijkami poszłam, bo no przyniosłam ze sobą kijki, bo u siebie też spaceruję z kijkami. Niesamowite, niesamowite w tym wieku, że pani ma, skąd pani bierze taką energię? No nie wiem, jakoś nie poddaję się. Jestem wszystkim... zadowolona pani. Bardzo, bardzo. Naprawdę, to jestem jest optymistką. Brać trzeba przykład. Jestem optymistką i wszystko przyjmuję to. A czy to jest pani pierwszy post? Tak. Pierwszy. Zamierza pani go ciągnąć dalej, czy skończyć na tych 10 dniach tutaj na turnusie? Nie, no tak jak był pani doktor powiedziała, 2 razy w tygodniu będę stosowała post. Aha, 2 razy w tygodniu tak, będę. Tak, no tak. Tak, zgodnie z zaleceniem. No i córka zamówiła książkę doktor Dąbrowski sobie i mnie, także będę tam stamtąd czerpała przepisy i będę sobie robiła. No a poza tym, jak pojadę do siebie, to będę propagować. Bo koleżanki już się dopytywały, gdzie jadę, po co jadę i żeby potem im przekazać. Bo wie pani, jak pani komukolwiek zaproponuje, to jest tak, jakby pani komuś życie ratowała. Tak, tak. Bo jeżeli ktoś właśnie pójdzie na ten post dzięki pani, bo pani mu o nim powie, to może sobie naprawdę życie uratować. No i chcę namówić syna, synową też, żeby sobie tu przyjechali. Odwiedził tutaj przed chwilą wnuk, bo jechał z Ostrołęki służbowo i zajechał. No tutaj. I proszę, bał się pewnie, co tam u babci. No i zajechał, żeby tu się zorientować. Nawet nie wiedział, że tu są takie zabudowania. Tak. Tam korzystał z zajazdu, ale tutaj nigdy nie był. Tak, my też kiedyś, jak podjechaliśmy na początku, to nie wiedzieliśmy, że tutaj tak, dalej tak, jest tak, taki piękny tak, budynek. Tak, tak, i co za budynkiem, to już w ogóle. No wczoraj zwiedzałam tutaj, chodziłyśmy tam, oglądałyśmy te wszystkie zadrzewienia i
i kwiaty, rabatki. Widziała Pani kózki? Nie, nie widziałam. Nie widziała Pani kózek? A one na wolnym powietrzu chodzą, czy one, zamknięte? One są... Ja Pani wytłumaczę, zaraz jak skończymy film, to wytłumaczę Pani, gdzie one są. Są krowy, są kozy. To wiem, że są, tylko tak, nie widziałam jeszcze. O, no to ja mam nagrane, więc Pani pokażę. Tak, więc jak nie będzie Pani miała, będzie padał deszcz, to ja Pani pokażę, dobrze, bo wszystko ponagrywałam. Dziękujemy bardzo wszystkim. Zapraszamy wszystkich do postowania, ponieważ post to zdrowie, tak Pani Kamilo? Oczywiście. Zdrowie. Nawet takie osoby jak Pani Kamila, 90-letnie, i idą pod zdrowie i mają się dobrze na poście. Dzisiaj jest czwarty dzień, tak? Tak. Czwarty dzień. Pozdrawiamy serdecznie i... Nie, trzeci. Trzeci. Trzeci dzień. Tak. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia Pani Kamili. Dziękuję i wszystkim postującym. A ja wszystkim radzę, żeby skorzystali z, właśnie z tych czasów. I zapraszamy do Tusinka w takim razie. Tak.